Cześć, tu Kasia, witam Was w programie Backstage Party w ESK TV. Dziś jesteśmy we Wrocławiu na Partynicach, na torze wyścigów konnych, bo tu właśnie zespół Behemoth nagrywa klip do kawałka Lucyfer. Bardzo gorąco zapraszam Was na dzisiejszy plan, ponieważ będzie się działo naprawdę dużo. Jest zespół Behemoth, wszyscy członkowie. W październiku ruszacie z trasą koncertową i trasa koncertowa nazywa się jak Feniks z popiołów. Czy zespół Behemoth rodzi się z popiołów, powstaje na nowo? Tak, mieliśmy trochę przerwy w graniu, więc teraz odradzamy się na nowo i dlatego tak nazwaliśmy tą trasę. Jak Feniks z popiołów. Tak, czekam, gość specjalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj może... Zrobimy za chwilę kolejne wejście, to taka mała niespodzianka miała być, trochę szyki nam się popsuły, ale wracając do trasy koncertowej, dowiedziałam się, że będziecie grać utwory, których nigdy wcześniej nie graliście, albo utwory, które graliście 10 lat temu. Prawda jest taka, że gramy ten sam repertuar od 10 lat z niewielkimi zmianami tak naprawdę, więc po prostu jakby no, zdarzyła się okazja, no skoro już... z okazji, że tak powiem, przedłużającej się grypy, no musieliśmy sobie zrobić tą przerwę, więc pomysł padł na to, żeby po prostu rzeczywiście zespół tak mocno jakiś tam zdefiniować na nowo, można powiedzieć nawet, i wizualnie, i troszkę brzmieniowo, żeby to wszystko było nowe, że nowe, no świeże przede wszystkim, żebyśmy, bo też to jest tak, że jak my gramy po raz, wiesz, jak przyjeżdżamy do miasta, ktoś widzi nas po raz pierwszy, no to okej, w porządku, drugi, trzeci, piąty, no ale my gramy te utwory setki razy, więc tak, więc to też chodzi o nas, my chcemy sami sobie robić niespodzianki jakieś i chcemy się zakakiwać i chcemy też stawiać jakieś wyzwania. Wywiadów przeprowadzanych z tobą, Nergal, przeczytałam, że chodzisz cały czas uśmiechnięty, no. Tak jakbyś był ciągle na haju, a ty no, powiedziałeś, że jesteś zadowolony, że po prostu kochasz życie. No, zakochałem się w życiu znowu, na nowo. I to jest chyba oczywiste, nie ma jakby jakaś głębsza analiza jest w ogóle zbędna, no bo wiadomo o co chodzi, nie? Jeżeli dostajesz jakąś tam szansę drugi raz, no to należy się z tego cieszyć i... Wiesz, to są sytuacje, które wychodzą w takim bardzo prozaicznych, na przykład właśnie sytuacja, kiedy na przykład dzisiaj się budzę, a bardzo źle spałem z jakiegoś powodu, to po prostu przeszkadza wam to? Nie, słuchajcie, za nami teraz nagrywane jest ujęcie. No, dobrze, jest, dużo się dzieje. Tak. No, nieważne, w każdym razie chodzi o to, że już jakby... Nie byłem nigdy chyba specjalnie małostkowy, ale dzisiaj jestem jeszcze mniej małostkowy i po prostu jak coś, jak jestem niewyspany albo coś nie gra i tak dalej, to po prostu staram się to, wiesz, zlewać i się cieszyć, bo jest okej, okay, tak czy siak. No masz się z czego cieszyć, prawda? No, dzisiaj jesteśmy na planie, tak, na tak, Lucyfer. Tak.
Jesteśmy cholernie podekscytowani. No, jakby cała ta idea już nam chodziła po głowie od dłuższego czasu. Z Darkiem myśmy kminili, kiedy zrobić coś takiego jakoś inaczej, bardziej artystycznie, bardziej pod prąd. Jakby sam fakt tego, że wybieraliśmy na singiel utwór, znaczy singiel w cudzysłowie, no bo black metalu się nie wydaje singli, ale piosenka, która trwa ponad 8 minut, prosta sprawa, no, kto to będzie grał? Nikt tego będzie grał, a dzisiaj ludzie są przyzwyczajeni do tego, że klipy trwają 3 minuty i tak nigdy nie oglądają ich od początku do końca. Wszystko staje się coraz bardziej powierzchowne, tak naprawdę byle jakim się to nie podoba. Więc ja uważam, że ja nie muszę podążać za takim trendem, po prostu wszystko jest szybkie, to ja też muszę być szybki. Nie, właśnie kurde, robimy bardzo wolny numer, numer po polsku, chociaż to akurat może jest jakiś tam w jakimś sensie koniunkturalizm, ale nie z naszej strony, bo wiadomo, no Polacy gęsi, czy jakoś tam to jest, no w każdym razie po angielsku Polacy, nie rozmawiają. Polacy, o, tak gęsi, to chyba idzie. Tak. Więc Polacy gęsi po angielsku nie rozmawiają, to chyba tak idzie, nie? No, w każdym razie to jest po polsku piosenka, bo to jest wiersz, który ma ponad 100 lat, autorstwa Tadeusza Micińskiego. Także po polsku 8 minut, to jest wszystko pod prąd, nie? Tak jak nie, się nie robi, tak jak nie wolno robić, jeżeli chce się uzyskać jakiś tam, wiesz, pokaz wśród tak zwanego mainstreamu i tak dalej, ale bardzo dobrze, robimy na pochybę, ale robimy odwrotnie i to jest fajne i realizujemy swoją wizję i to jest najważniejsze. Tak, jakby to początek i koniec to jest nasza satysfakcja. Przygotowujecie się do trasy koncertowej, tak, która już w październiku rusza. Tak. Wiem, że ty bardzo mocno się przygotowujesz, bo i trenujesz, tak, trenujesz głos. Tak, ja się przygotuję jak olimpijczyk po prostu, nie? Jakbym, wiesz, biegł przez płotki na 100 metrów czy coś i ja po prostu bardzo kompleksowo zawsze, ale teraz jeszcze bardziej, no jak komandos po prostu, jak robot, wstaję 8:30, wiesz, pierwsze śniadanie, trening, drugie śniadanie, tam sprawy zawodowe i tak dalej i wszystko, dieta i wszystko pod kątem tego, żebym się po prostu dobrze czuł, żebym był pewny siebie, swojego ciała, swoich możliwości i swoich niemożliwości też, bo takowe są i pewnie będą, także no po prostu dużo pracy. Mam taką informację i chcę uzyskać od ciebie potwierdzenie. Czy pierwszą gitarę, to prawda, tak, że pierwszą gitarę, tak? Tak. Tak? Tak, że to może powiedzmy. Tak. Dostałem 21 tysięcy na Komunię Świętą, tak, i 13 z tych 21 przeznaczyłem na swój pierwszy taki quasi profesjonalny instrument, ale grała, była elektryczna i była biała. A masz ją do dziś? Tak, mam do dziś. Znaczy sam korpus, nie, same body i gryf. Tak, taka pamiątka. Tak, tam wszystko później wywaliłem, bo zrobiłem z tego inną gitarę, więc dowyszyłem ją, ale miałem ostatnio plan, żeby ją zrobić, tak odrestaurować, tak jak była kiedyś, nie? Nie będę na tym grał, bo tam się prawdopodobnie nie da grać, ale chcę ją mieć po prostu jako pamiątkę. No pierwsza gitara to jest coś. No. Pierwsza dziewczyna na przykład. O, no tak, no trzeba takich rzeczy i spraw to się chyba nigdy nie zapomina, nie? No, chyba nie. Darka, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, mi że zmęczenie nie da ci się dziś we znaki, bo wiem, że jeszcze dużo pracy przed wami. Tak, mam jeszcze gości tutaj na planie. Ja jeszcze wracam tutaj właśnie przed kamerę za jeszcze chwilę. Będziesz z tego co wiem koronowany później. Tak. Tak, tylko że my to już nie możemy być, bo wtedy koronowany modelka będzie króla półnago. Tak, i niestety nie możemy tutaj być, no ale już na wiemy. Czekam najbardziej. O, no to no, widzisz, dobrze nam opowiedziałeś o tym, no, już wiemy o co chodzi. Ale finału wam nie opowiem. No nie, to będzie spektakularny. Tak, ale zobaczymy klip z OSKA TV, także tak, nie martwcie się, zobaczycie klip w całości. Nie wypikajcie go, nie wyblarujcie go, proszę, bardzo. No. Dziękuję. Dzięki wielkie. Ze mną jest gość specjalny, Maciej Maleńczuk. Chłopcy zespołu Behemoth nie wiedzieli, że będziesz dziś na planie. To była taka niespodzianka. Naprawdę? Tak, wiedział chyba z tego, co widziałam Adam, bo Adam no, się już Adam tak podśmiechiwał, jak cię zobaczył. Aha, tak, tak, a chłopcy reszta nie wiedziała. Tak, to tak była niespodzianka. Ja dostałam taką chyba informację, się że ty chłopaki będziesz. Tak, ale nie mogłam nikomu tutaj mówić. Jak to się stało, Maćku, że jesteś dziś z nami? Wiem, że nagrywałeś też wokal do tego utworu. Tak, z mojego orientacji jest to pierwszy growling po polsku. Znaczy ja nie growlowałem, ale Nerga growluje po polsku. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo wiem, że Maciek jest bardzo zmęczony, bo długo tutaj jechał. Powiedz mi, czy chłopcy zespołu Behemoth mogliby wystąpić u ciebie w klipie? No, są mistrzami makijażu, jak widać. Tutaj, gdyby nie wzrost, przypominaliby Big Mayów z Ameryki Południowej.
No ale jeden z nich, ten prawdziwy kawał chłopa, nie chciałbym się dostać w jego łapy. Tak, tak, to jest prawdziwy kawał chłopa. Ten wymalowany na czarno-biało. No, tak, dla odróżnienia od reszty. Tak, musicie na niego uważać. Ty sam, Maćku, jeszcze, bo dopiero zaczynasz pracę gdzieś na planie, więc no, już ci tutaj nie przytrzymujemy. A ja wygłoszę, mogę wygłosić tak? No, ale rzeczywiście, proszę bardzo. Oczywiście jestem tutaj z powodów ideologicznych. Kiedyś grałem podobną muzykę, robię to za darmo, ponieważ chcę to zrobić. To jest twoja własna wola, tak, i robisz to z przyjemności. To jest moje oświadczenie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. No to co, na dziś to by było już na tyle. Widzieliście, jak były wystylizowane modelki. Miały tutaj takie dziwne niby aparaty na zęby podokładane. Była rozmowa z Nergalem, była rozmowa z zespołem Behemoth i była rozmowa ze specjalnym gościem Maciejem Maleńczukiem. Żegnam się z wami bardzo gorąco i serdecznie z tego niezwykłego planu klipu zespołu Behemoth Lucifer. Do zobaczenia.